I zobaczmy, co dla Was, drogie skorpiony, w miesiącu wrześniu. A więc dusza, ciało, czakry, Wasze wyższe ja i kierunek tego miesiąca. Zaczynamy od kierunku. Zobaczmy, gdzie ten miesiąc będzie chciał Was poprowadzić w tym ogólnym, najważniejszym aspekcie. Tym razem to, co wspominałam, uwagi, że miałam koncepcję, że i na miłość, i na pracę, ale to czytanie będzie tarotowo tak podzielone. Następne, jeżeli Wam się spodoba i że będę wiedziała, że chcecie też tych czytań, przygotuję takie trochę bardziej rozszerzone. Zaangażowanie. Prawdziwe zaangażowanie to odpowiedzialność serca, umysłu, ciała i duszy. Musicie lub powinniście w tym miesiącu się w coś zaangażować. To także naturalny rozwój, a więc świadomość tego, w co się angażujesz. Dokładność w postrzeganiu tego, w co wchodzisz. Bycie świadomym właśnie, a więc z pełną odpowiedzialnością. A w tych procesach, które budujesz na swojej drodze, które mają Cię dokądś doprowadzić. To również Twoje zaangażowanie w siebie, a więc inwestycja w to, co Ciebie łączy z Tobą, tym na wyższym poziomie. Co Twoje właśnie wyższe ja, co Twój wyższy poziom, chcę powiedzieć, Twoja dusza. We wrześniu, skorpiony i miesiąc wrzesień 2022 dla skorpiona. Zapytaj swoją duszę, numer 16. Siódemka, no to również tutaj może być właśnie spójność między tym, co jest finansowe, materialne, a bardziej duchowe, potrzebne temu wyższemu ja. A więc gdzieś może być jakiś konflikt, jakiś rozłam, być może czegoś nie wiecie lub nie rozumiecie. I ten miesiąc może Wam albo przynosić odpowiedzi, albo ten miesiąc właśnie będzie przynosił tego typu dylematy. Pamiętajcie, że mądre pytania prowadzą do mądrych odpowiedzi, a więc też skuteczne pytania prowadzą do skutecznych odpowiedzi, konkretnych. Jak mówi przesłanie, zasiewasz ziarno w polu kwantowym lub w rzeczywistości wibracyjnej, gdzie zaczyna ono kiełkować i zwracać się ku Tobie. A więc to jest metoda tworzenia tego, co chcesz, jak chcesz poszerzyć swoją świadomość. Prośba, pamiętaj, jest pierwszym krokiem. Jednak zwróć też uwagę, że jeżeli prośba nie spełnia się, a wciąż o nią prosisz i sprawia to, że tkwisz w miejscu, pamiętaj, że wystarczy, że raz poprosisz, skutecznie poprosisz, że myślisz o tym, przyciągasz, medytujesz, ale nie musisz tego robić non-stop, bo to ziarno, ta prośba już, ona gdzieś pofrunęła, ona została stworzona. Na tym polega moc tworzenia właśnie, więc też musimy uważać, czego sobie życzymy, co zawsze powtarzam. Jaka czakra w tym miesiącu, wrześniu, będzie chciała być naprawiona, przepracowana? Z którą z czakr powinniście bliżej popracować, pomedytować, poświęcić jej chwilę uwagi? Skorpiony i miesiąc wrzesień. A no właśnie, czakra solarna, a więc czakra splotu słonecznego, odpowiedzialna za Waszą autokreację. Także właśnie siłę tego, po co się sięga, co się potrzebuje, czego się chce, na co nas stać lub właśnie do czego jesteśmy gotowi. I afirmacja dla Was na ten miesiąc. Zajmuję swoją przestrzeń, czuję moją moc, pozwalam mojemu światłu świecić. Pozwólcie sobie na doświetlenie tej czakry, pozwólcie sobie również na otaczanie się tym kolorem, aby przyciągnąć tę moc, aby uwierzyć w swoją moc, bo tutaj może właśnie komuś brakuje tej wiary, tego zaangażowania. Czy to jeżeli chodzi o związki, czy jeżeli chodzi o pracę. A w kwestii pracy zobaczmy, co będzie chciało się pokazać skorpionom. Miesiąc wrzesień. Skorpion. Obecna Wasza sytuacja. Co tu u Was się dzieje, skorpiony? Wasza karta. No dobrze. Słuchajcie, no w pracy gdzieś tutaj szukacie nowych pomysłów, nowych kierunków. Być może rozglądacie się za tym, co jest
porywające, atrakcyjne, wyjazdem może dla niektórych jest, zagranicznym także. Ten globus, jak widzicie, ta żaba siedząca gdzieś na nim, może pokazywać, że szukacie nie tylko nowego spektrum znalezienia czy też realizacji siebie, ale być może szukacie po prostu lepszej, intratnej pracy. No i teraz tak, czakra solarna, właśnie chcę o tym powiedzieć, że musicie uwierzyć w siebie, w swoją moc i że potraficie i że dacie radę. To jest pierwsza sprawa, że po prostu jesteście kreatorami własnego życia i nikt za was tego nie zrobi, ani też nikt nie będzie, nie ma takiej siły mocniejszej od was, żeby wam czegoś zakazać, jeżeli to właśnie sobie wymyślicie, ale też ważne, żebyście wiedzieli, co to jest. Śmierć pokazuje, że być może niektórzy rozstali się z obecnym miejscem pracy, że gdzieś to, co jest w tej chwili, nie satysfakcjonuje was, albo przechodzicie taką transformację właśnie gdzieś wewnętrzną, poszukując czegoś, co ma lepszy dla was model, lepszy charakter. No ale nie bardzo wiecie, ale też być może czekacie. Czekacie zbawiennie na coś, co gdzieś zasianym właśnie jest ziarnem, co nie przynosi takich plonów, jakbyście sobie życzyli. A więc być może to, w co zainwestowaliście lub tam, gdzie jesteście, nie satysfakcjonuje was, nie przynosi profitów. I kroki, które podejmujecie, są trochę... są logiczne oczywiście, są bardzo odważne także, ale być może nie do końca spotykają się z pozytywną odpowiedzią ze środowiska, w którym jesteście. Ten kogut gdzieś tutaj mi pokazuje, że być może no idziecie, głosicie, chcecie, walczycie, podpisujecie, może gdzieś trochę na ośle, może trochę za szybko. Karta czwórki kielichów mówi o tym, że powinniście być może poszukać nowej inspiracji, nowego zapalnika, czegoś bardziej satysfakcjonującego. Wynik, który wam się pokazuje na ten miesiąc, mówi o pewnej pauzie, o potrzebie przeczekania, o potrzebie wyjścia jakby poza ten może schemat, a być może poza w ogóle aktywność zawodową, po to, żeby odpocząć. Więc być może niektórzy z was planują jakiś urlop albo planują jakiś odpoczynek, jakąś pauzę. I ona jest tutaj wam radzona, po to, żeby nabrać być może i pewności siebie, stabilności, ale też spojrzeć na pewne rzeczy mniej radykalnie, czy też mniej chaotycznie, bardziej tak łącząc w sobie wszystkie możliwe potencjały. Rada na ten miesiąc to z kolei królowa denarów. I mówi ta karta o tym, żebyście czuli się bezpiecznie, że ważne jest to, żeby tam, gdzie jesteście, co robicie, abyście mieli poczucie bezpieczeństwa, więc żeby nie utracić totalnie gdzieś panowania nad tą sytuacją, ale także, aby umieć cieszyć się z tego, co się posiada, a więc umieć też gospodarować tym, co się posiada. A więc być może, jeżeli są wśród was osoby, które łapią się chętnie nowych inwestycji, jakiegoś nowego przedsięwzięcia, może szukacie tu czy tam, to karta mówi, że zobacz to, co jest wokół ciebie, spróbuj to uporządkować najpierw, spróbuj także to ocenić, oszacować, zadbać o to w jakiś taki bardziej konkretny, dojrzały sposób. Dla innych z kolei powiem, że współpraca z kobietą może być radą także na ten miesiąc, jeżeli mielibyście w coś wchodzić lub coś wybierać. Zatem ten miesiąc, drogie skorpiony, chcę wam powiedzieć, abyście nie szarpały się bez sensu albo nie walczyły z wiatrakami gdzieś w jakimś takim kołowrotku pewnych przeciwności, które widzicie lub które chcecie za wszelką cenę pokonać. Czas jest potrzebny. Czas, kontemplacja, wejście także w swoje wewnętrzne struktury, znalezienie swojej siły i przyjaznych sobie osób lub też radą być może dla niektórych na ten miesiąc w kwestii pracy jest właśnie patrzenie na ludzi, z którymi macie pracować, a więc szukanie tych, którzy są wam przychylni, a nie tych, którzy, z którymi będziecie później gdzieś się ścierać o to, co jest racją, o to, co jest jakimś szczegółem, chociażby umowy czy potrzebą większego sensu w tym, gdzie jesteście, a czego na początku na przykład nie wyłapaliście podczas jakiejś rozmowy. Też tak dla niektórych. A więc tutaj chodzi o zadowolenie takie przynajmniej na poziomie bezpiecznym i poczucia jakiejś satysfakcji. Tak ten miesiąc dla was zawodowo się pokazuje. Zobaczmy, co sercowo chce się pokazać. Skorpion i partnerstwo. Obecna wasza sytuacja, jak się pokazuje, no ładnie się pokazuje.
No więc tak, dla niektórych skorpionów kwestia bycia na poważnie, bym powiedziała w ten sposób, jest tutaj ważna, a więc tego, jaką pozycję zajmujecie w tej relacji, albo jaką pozycję chcecie zajmować, czy w ogóle, no właśnie, idziecie po to dopiero być może. Gdzieś tutaj jakieś plany są na horyzoncie. Niektórzy gdzieś być może coś z pracą mają wspólnego, jeżeli chodzi o jakąś relację. Natomiast w całokształcie wygląda to tak, że struktura tego związku wchodzi tutaj w rachubę, jeżeli chodzi o potrzebę budowania czegoś na bardziej stabilnym gruncie. Powaga tego wszystkiego, czy też stabilizacja, ważność dla innych, powiem tak, to są wieloletnie związki, które gdzieś w tym miesiącu będą chciały spauzować. Tak może być dla niektórych. Ja powinnam to rozbić w ogóle na wszystkie możliwe aspekty i tych pojedynczych, i tych podwójnych, no ale będę mówić ogólnie, wyłapcie to, co jest dla Was najważniejsze. Z tego, co widzę, to związki wieloletnie, związki niewieloletnie, ale takie, które potrzebują właśnie takiego statusu albo umocnienia siebie w tym, że są na poważnie. Wasze wycofanie w tej chwili, bo takie się tutaj pokazuje, że są wśród Was osoby, które albo się odsuwają, albo szukają odpowiedzi, albo myślą, kontemplują, badają, a więc się nie angażują. I ten miesiąc też pokazuje, że kroki, które powinniście podjąć, to też nie jest zaangażowanie w ten związek, tylko bardziej zaangażowanie w swoje potrzeby, w to, jak, co możecie wnieść do tego związku, jaką perspektywę możecie przybrać, aby coś ulepszyć. Wynik potencjalny to piątka z kolei mieczy, a więc tutaj jakby no nie ma wygranych i nie ma przegranych, a więc w partnerstwie może być taka trochę walka kogutów, może gdzieś tutaj się pokazywać lekka szarpanina słowna, takie gdzieś przekamarzania, brak kompromisu, brak jakiegoś konsensusu i radą na to wszystko jest no... Patrz uważnie, bądź czujny, bądź ostrożny, także w słowach. Nie szarp się na to, co jest jakimś takim mocnym akcentem właśnie powiedzenia czegoś za szybko, wyjścia z jakimś problemem nie do rozwiązania, a więc możecie mieć tendencję lub ten miesiąc będzie chciał właśnie pokazywać, że wszystko idzie w dobrą stronę, ale jednak coś gdzieś tutaj w komunikacji zawodzi, no bo ta komunikacja się tutaj pokazuje jako istotna, żeby umieć ze sobą rozmawiać, żeby umieć także postawić na swoim, ale może nie siłowo, lub przekonać drugą stronę do takiej perspektywy, którą i Wy w danym momencie postrzegacie, widzicie i jest dla Was słuszna, jedyna lub tylko taka właśnie zauważalna. Pozycja mi się tu pokazuje dosyć mocno, czy też zaangażowanie w związek, ale także ta pozycja Was albo Waszej osoby, z którą jesteście, w zależności od tego, kto jaką rolę pełni. Natomiast może być tak, że ktoś jest bardziej tutaj dominujący lub narzucający pewne kwestie, albo no właśnie, problemy tego, co z plotkami także jest związane, dlatego też mówię o kwestii związków takich przy pracy, że one też mogą gdzieś tutaj chcieć na chwilę łagodzić obyczaje, mogą chcieć na chwilę się wycofywać z tego zaangażowania. No ale to może rodzić pewne konflikty, to może gdzieś pokazywać, że nie wszystko idzie tak gładko, jakbyście chcieli. A więc ten miesiąc sercowo chce Was gdzieś może trochę wycofać lub skłonić do większej obserwacji. No i także zapytania siebie właśnie w swoją duszę, co Wam jest potrzebne, czy to jest Wasze, czy to jest spójne, czy to jest Wam potrzebne. Zaangażowania się w to, co daje Wam siłę, a nie co tej siły Wam nie przynosi. Takie, słuchajcie, czytania mi się tu pokazują tych znaków. Nie ma takiego jakiegoś mega flow, ale no mam nadzieję, że nie macie mi za złe. Czytam to, co się pokazuje i też jak widzicie, chciałam to w jak najmniej takiej filozoficznej formie obrać. Może mi się udało, ocencie sami, dajcie znać. A to, co radzone jest na ten miesiąc, zobaczcie, to umysł i emocje, a więc zarządzanie tym, co frustracją może się stać. Afirmacja dla Was to jestem skoncentrowany na moim ciele, rozpraszam frustrację za pomocą narzędzi takich jak oddychanie, spacer, szklanka wody lub intonowanie kilku rund mantry. A więc dokładnie to, co w czakrze splotu słonecznego Wam się pokazało jako konieczność zdrowego, głębokiego oddechu. Takiego, który przenika właśnie tym światłem w głąb Was i buduje to światło wewnętrznie.
To także jedzenie w kolorze żółtym, to otaczanie się tym kolorem, to szukanie dużej ilości światła, a więc korzystanie jeszcze z tego, co jest słońce, albo doświetlanie się tym, co te wibracje może Wam przynieść. Po to, żeby czuć radość, a więc wszystko, co sprawia Wam radość, co jest radosne, idźcie w tym kierunku. Ten miesiąc, drogie skorpiony, zachęca Was do tego, żeby na chwilę zawisnąć, spauzować, może odpocząć albo wziąć urlop i naprawdę zaangażować się w swoje zdrowie, w siebie, w swoją kondycję psychofizyczną, ale także tą mentalną, duchową i podnieść te wibracje do tego stopnia, żeby zbudować w sobie siłę. Taki przekaz. Zapraszam, strzelcy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!